Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sniper Ghost Warrior 3. Ja jestem Bartul. Moi drodzy, kontynuujemy kampanię. Zapraszam serdecznie. Okej, moi drodzy. Jesteśmy w naszej siedzibie, bazie. Na wstępie pewnie sobie troszkę wykonam amunicji do naszej spluwy, bo mamy je za wiele. Ta amunicja jest zdecydowanie droższa. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy zdolności, które pozwolą nam może zaoszczędzić trochę surowców. Tu mamy 3 punkty, 4. Blokuje dodatkowe miejsce na gadżet, lepsze ceny przy zakupie gadżetów, szybsze przeładowanie. Tu mam pilot drona, zbieracz. W trybie zwiadowczym wykrywa skrzynki z łupem przez ściany. W czasie celowania możesz wstrzymać oddech o 50% dłużej. Dobra, ze 20 naboi nam wystarczy. W sumie mamy chyba 23. Jeszcze będę chciał wykonać, ale nie mogę. A czego nie mogę wykonać? Tłumika do naszej spluwy. Szybko strzelać to jest najmniej ważne akurat, nie? Tu mamy troszkę lepszą broń. Może z niej postrzelamy trochę. Co my tu jeszcze mamy? Lekki pancerz. Średni jest jeszcze niedostępny. Mapka zdolności. Troszkę punktowamy, więc pewnie sobie coś tu wydam. Dwa punkty potrzebujemy. A, mam jeden, przepraszam. Wolnie tracisz siły. To się też przyda. Okej, troszkę naboi jeszcze może... Wezmę trochę, co będziemy się szczypać. AK-47. O, AK-47 ma niezłe obrażenia, dobra. Kolejna misja odcięcie. Wiesz już coś o tych satelitach? Ta. JSOC chce, żebyś przekierował ich sygnał. Ręcznie? Mamy tu kopię planów. Musisz zmienić ustawienia teleskopów radiowych. To tyle? Nie będzie łatwo, John. Będziesz musiał przeniknąć do pilnie strzeżonej sieci anten. To ich kluczowa placówka. Szybko się połapią, co zaszło, ale i tak zdążymy uzyskać dostęp do ich archiwum. Pewnie będą tam jakieś informacje o Robercie. Obiecuję, że będziemy ich uważnie szukać. Ale możliwe, że Robert już nie żyje. Nie, jest zbyt uparty, żeby tak łatwo zginąć, więc... Dobrze. Będę nasłuchiwać. Okej, lecimy dalej. Wsiadamy do samochodu. Po drodze może coś... Zahaczymy jakąś znajdźkę. Będzie okazja. Mamy noc. Półtora kilometra do celu. W sumie tu mamy nadszybką podróż. Mógłbym z niej skorzystać, niepotrzebnie jadę. Ale już dobra. Nie będę zmieniał. Jedźmy zatem autem. A, widzicie, nie można zaku skasować. No cóż. Nie wiem czy wam, ale mi te znaki... Może nie tyle znaki, co ta deska rozdzielcza. Zegary, przepraszam. Właśnie, to się nazywa zegary. Przypominają malucha. Oh shit, albo jakaś placówka. Czego muszę tędy jechać? Oh shit, kawał drogi do końca. Możemy skorzystać z szybkiej podróży. A, bo tutaj, nie, tu jest coś.
Szybka podróż i ogień. No właśnie. Musimy się wwozić po całej mapie autem. Jak nam zostanie czasu, to jeszcze te znajdźki zbierzemy. Na razie misja główny cel, główny priorytet. Moi drodzy, na moim kanale skupiam się przede wszystkim na pokazaniu gry. Komentarz jest dodatkiem tylko. To nie jest tak, że ja tutaj nagrywam filmy, żeby kawały opowiadać. Frank, widzę bazę. Twoim o to chodzi. Celem są teleskopy radiowe. Dostań się do środka i ustaw je na współrzędne, które wysłałem na twój tablet. Przestaw anteny satelitarne. Jeśli podlecisz za blisko talerzy, sygnał anten zakłóci jego pracę. Co my tu mamy, tak? Tutaj się mamy udać. Przydałaby się jakaś miejscówka, która by nam tutaj pozwoliła troszkę ze snajpery wyeliminować. Przestaw anteny satelitarne, to jest chyba nasze zadanie główne. Jak, nie ma amunicji do tej broni? Ale wtopa. No to ładnie narobiłem. Ale w zasadzie tu nie muszę iść. Shit. No dobra, to nie będziemy strzelać ze snajperki, bo nie mamy. Ale jaja. Zostawimy te anteny. Oh shit. Kałaszników jako snajpera. Może być. A, chyba tu jest 300. Czaili tutaj czasem. Jest, ale daleko gość. Teraz pytanie, czy my stąd możemy zejść? Czy będę musiał wejść przez frontowe drzwi? Kurde, jaki ze mnie dupek, nie wziąłem amunicji. Nie sprawdziłem, jaka amunicja przypada do tej broni. Oba, to schodzimy na dół. Myślę, że tu możemy zejść chyba, nie? Stracę życia. Czy nie? Okej. Nie zabij żadnego naukowca. Tu nie ma nic przecież. Nie zauważyli. Ostrzał z moździerzy, super. Jeszcze mało jest tych przeciwników. Na razie jakaś wielka cisza. A?
Oh shit. Shit. Skąd oni są? Dobra. Przeciwnicy lubią zachodzić. Jest tutaj gość, dobra, chyba dwóch nawet. Ile ich tam będzie, cholera? Jak na razie spoko, żyjemy. Poprzednia misja była mega ciężka. Wyparował, wyparował, no. Trzeba uważać. Wgrywam współrzędne do pierwszej anteny. Dobra robota. Teraz znajdź pozostałe anteny. Potrzebujemy wszystkich. Czekajcie, bo go się tu łażą. Zawsze wchodzę na hardkorach. Szkoda, że nie ma amunicji do tej broni. Już jest trup jeden do zebrania, to już nie będę go zbierał. Chyba, że tu jakaś amunicja jeszcze leży. Chyba nic szczególnego. Ktoś tu wyszedł? Tu mamy drugi cel. Pytanie, jak chcą zejść teraz? O matko. Mamy takie schody. Ciekawego nie ma. Ja bym tu zeskoczył. Może być. Już na razie podejrzanie cicho. Mało przeciwników. Wiele nie robią. Zajdziemy ich od tyłu, co? Tylko zacznę strzelać, już się wszyscy zlecą. To jest cichutko tutaj, kurde. Nic się nie dzieje. Przechodzimy z punktu A na punkt B. Kurde, żebym wykrakał. Boże, kurde, wykrakał. Złupmy ciała, dostaniemy trochę kasiory. Nabój 5,56.
pakiet współrzędnych. Doskonale. Kawał dobrej. Czekaj. Cholera. Próbują odciąć sygnał. Musisz dostać się do głównego komputera i powstrzymać ich. Wysyłam współrzędne. Już tam idę. Gdzie to mam się udać? Tutaj? Cholera. Dajesz, dajesz, dajesz. Gdzie to się ma cholera udać? 170 metrów? Co jest grane? Ale wtopa, no nie wiem gdzie iść. Rozumiem. Ale kuźwa z dupy. A tutaj mam dojść, tak? O matko i córko. To na pewno nie dotrę. Niestety nie zdążę tutaj dotrzeć. Pieprzyłem sprawę, bo nie wiedziałem od razu gdzie iść. Sygnał jest już o połowę słabszy. Możesz się kurwa pośpieszyć. No zajmę się tym. Zajmę się tym. Tak. Kuźwa 8 sekund. O, kto to mnie pruje? Dobrze, nie ma czasu przynajmniej. Tu się chowa gatek. Gierun 1. Złupmy te ciała, bo... Nie ma mnie, nie ma tu nikogo. Chyba gdzie jest kolejny punkt? A tutaj, dobra. Czyli tam musimy się wrócić teraz. Okej, tu mamy okienko. Tak, no stąd na pewno nie zeskoczę. Ale mogę paru zabić. Przydałby się jakaś winta w dół. Mamy coś tu takiego? Ja tutaj nie ma nic. Pytanie jak stąd wyjść teraz? Winda jest. Ale to winda na górę. Nie, trzeba troszkę naokoło przejść. Ja ten tutaj nie zajdę chyba raczej. Okej, tu jest chyba tyrolka. Ale tyrolka jest tylko... Aha, z tego punktu. Zabójstwo. Nie mamy snajperki, to używamy kałacha jako snajperki. Może być. Może tu jest jakieś zejście na dół. Czy nie bardzo też?
bo tu się chyba zabije zaraz. Myślicie, żebym tu zeszedł? Kurde, nie chcę ryzykować. Podejrzanie pustu tutaj jest. Dobra, lecimy w takim razie naokoło. Mamy zejście zaraz. To co to za punkty są? O, części mechaniczne. Czekajcie, to weźmiemy te części mechaniczne jeszcze. Ale to muszę się cofnąć. Żeby mnie tu czasem nie zabili jeszcze. A? Się tutaj, kurde. Widzę kolejnej części. No nic, nieważne. Nie ma tej części drugiej. To jest, myślicie, zejście? Nie bardzo. Ta tyrolka, aha, dobra. Mogłem jej użyć wcześniej. Kurde, jaka bieganina, no ja pierdzielę. Kto to wymyślił? Nie ma, mamy drogę. A ja sobie pójdę na skróty. ...294 metry do końca. Jesteśmy atakowani! Cały czas to słyszę. Powinna być jakaś zjazd. Tyrolka, żeby można było zjechać. Jakaś linka, nie takie. Co powiedział? Odchodzę? Dobry typ. Sorry, panowie. Już! Boś to słyszałem. Tam jest! Mamy ten nabój w końcu jakiś? Nie, nie udało nam się nic zdobyć. Nie pisze, jaki potrzebuje. Czysto. Czysto. Sądziłem, że tak zginę.
Zadanie wykonane. To już wszystkie. Dobra robota. Możesz odetchnąć, ale bez przesady. Czeka nas jeszcze sporo roboty. Dobra, możemy opuścić obszar misji. Szybkie podróże nie mogę skorzystać, ale możemy skorzystać z samochodu. Zamknięty. Ale tu chyba mamy podstawiony. Tak, tu jest podstawiony samochód. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Bardzo prosta misja. Nic na wiele nie zrobili. Mało brakowało. A teraz bądź tak miły i zabieraj się stamtąd. Okej, okay, celność seperko 100%, bo jej nie używaliśmy. Strzał w głowę 3. Alarmy wroga 5, zabójstwa 19. Dobra robota. Jakieś wieści o Robercie? Przeszukanie zaszyfrowanych danych trochę potrwa. Na razie nie ma tam nic o twoim bracie. Ale jest mnóstwo o bliskiej bocznicy. Widziałem tutaj jakąś bocznicę. O nią chodzi. Robią z niej centrum transportowe. Separatyści wiozą coś ważnego. To nie jest zwykły skład przemyconej broni i sprzętu? Może i jest, ale gadają tam o Rosji, Turcji, Chinach i Arabii Saudyjskiej. Podobno tam idą ich transporty, ale kroi się coś większego. Utrzymanie takiej sieci wymaga niezłej kasy. Ktoś wspiera separatystów, żeby posłużyli mu jako przykrywka do czegoś większego. Ale wszystko w swoim czasie. Najpierw zlikwidujmy te centrale. Zrobię z tej bocznicy złomowisko. Zostanie z niej sterta podkładów i wygięte szyny. Jacek będzie przeszukiwać komunikaty. Jeśli Robert żyje, ktoś na pewno o nim rozmawia. Skoncentruj się na bocznicy. Ja trzymam rękę na pulsie. Dzięki. Cześć. Mamy już kolejną misję, czy to musimy ją aktywować? Wherever. Zobaczmy jeszcze, jakiej amunicji potrzebuję do tej broni. To jest amunicja jaka? 338. To jest właśnie ta amunicja. Troszkę za dużo tej amunicji. Wezmę 20. Okej. Okay. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Zostawcie lajka pod filmem, łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!